kochani, witam was serdecznie. Czy w księdze Hioba, która jest najstarszą księgą Biblii, jest pierwsza informacja o Mesjaszu? Hiob mówi: mój przeciwnik rzuca na mnie srogie spojrzenia, rozdziawiają na mnie swoje usta, policzkują je wśród zniewa, z połem gromadzą się przeciwko mnie. On przechodzi bardzo ciężkie rzeczy i w swojej wielkiej pretensji też do Boga przebija się przez Niego objawienie i mówi: bądź poręczycielem za mnie u siebie. Bo któż inny da zastaw za mnie? Bądź poręczycielem za mnie u siebie. Wiecie, Mesjasz, on przejawia się przez całe Pismo Święte. Od początku. Dzisiaj my stoimy w miejscu, kiedy znamy Go osobiście. Chcę, żebyś wiedział, że nie ma takiej sytuacji w życiu, w której ten wieczny Mesjasz byłby niedostępny dla ciebie. Nie ma takiej sytuacji w życiu. Hiob nie wiedział, on nie wiedział, nie miał w swoim umyśle absolutnej informacji o Mesjaszu. Nikt nie miał w tamtym czasie. To było tysiące lat przed narodzeniem Jezusa. I on mówi: bądź poręczycielem za mnie u siebie. Bo któż inny da zastaw za mnie? Ku Bogu spogląda we łzach moje oko, aby rozstrzygnął na korzyść męża jego sprawę z Bogiem. On widział Mesjasza. On wiedział, ale nie na pułapie umysłu, że jest ktoś, kto w niebie może się wstawić za nim. On z jednej strony oskarżał Boga, mówiąc: Ty jesteś tym, który odebrał mi różne rzeczy. A z drugiej strony on widział tego samego Boga, który sam przed sobą stawia się za nim. To przekraczało ludzkie myślenie. Ty dzisiaj nie tylko masz głębokie objawienie, ale masz absolutną świadomość na poziomie umysłu już. Kiedy będziesz dzisiaj się modlił, chciałbym, żebyś cały ten potencjał wykorzystał. Mesjasz to jest Twój Bóg, który 24 godziny na dobę stawia się za Tobą. To jest ten sam Bóg od samego początku. Wiecie, nikt nie byłby w stanie przekonać Boga, jak On sam, żeby człowiek został oszczędzony. Nikt nie byłby w stanie przekonać Boga. Takie są różne zwiedzenia, które chodzą na przykład przez 2 lata chodziło takie zwiedzenie, że Ziemia jest płaska. Tacy astronauci doszli do wniosku, że Ziemia jest płaska i wypisywali takie rzeczy. Potem im przeszło się. Teraz jest takie stwierdzenie, że Jezus to nie jest Jahwe. Że to nie ten sam Bóg. Wypisują o tym różne rzeczy. Ale prawdą jest to, że Jezus to jest Jahwe. To jest ten sam Bóg od początku do końca. Od początku do końca. Jedynie On był w stanie zejść na siebie jako człowiek i odkupić ziemię dla siebie samego. Diabeł przy tym wszystkim to jest frajer Boga. W ogóle nie bierz tego pod uwagę, że on cokolwiek może ci zrobić. Stoisz po stronie potężnego Boga i ten Bóg tak ciebie pokochał, że zszedł na ziemię jako człowiek i stanął po twojej stronie przed swoim tronem sędziowskim.
sam cię obronił przed sobą. Ten Bóg. To jest nie do pojęcia dla człowieka. Ale tak się stało. Dzisiaj to jest twój ojciec. Twój ojciec. A więc masz za ojca najstraszniejszą postać na świecie. Tylko, że on jest straszny dla wszystkich, ale nie dla ciebie. Wiecie, jaka to jest dobra informacja? Że on jest straszny dla wszystkich, ale nie dla ciebie. Nie dla tego, który oddał swoje życie Jezusowi. Ten, który oddał swoje życie Jezusowi, jest zabezpieczony na wieczność, bo to jest Mesjasz, ratownik, ten, który przyszedł, aby uratować człowieka. Jak będziesz uwielbiał dzisiaj Boga, to powiedz: Boże, ja jestem Tobie wdzięczny, że jestem najbezpieczniejszym człowiekiem na ziemi. Nikt i nic nie odbierze mi tego bezpieczeństwa. Nikt i nic nie odbierze mi tego bezpieczeństwa, bo Ty sam wstawiłeś się za mną, przed sobą. On to zrobił. Twój Mesjasz, Jezus, uwielbiamy Ciebie. Ty, który jesteś wiecznym Bogiem. Ty, który jesteś żywym Bogiem. Ty, który otworzyłeś nas na siebie. Ty, który pociągnąłeś nas do siebie. Ty, który byłeś, jesteś i będziesz wciąż sam. Ty, który objawiałeś się od początku wszechrzeczy. Ty, który jesteś. Wzywamy Twojego potężnego imienia. Mesjaszu nasz. Nie można się wracać.
wyróżniamy Cię, wywyższamy Cię. W imię Jezusa Chrystusa bierzemy autorytet nad wszelką mocą ciemności, nad wszelkim rozproszeniem, nad wszelką inną duchowością niż Chrystusowa. W imię Jezusa my rozpraszamy to, my ogłaszamy, że to miejsce, że to wydarzenie, że to nabożeństwo, że to wszystko jest dla Ciebie, Król. My uwielbiamy Ciebie, my uwielbiamy Ciebie, my uwielbiamy Ciebie. Przechadzaj się pośród nas. Halleluja! Świętujemy dziś zwycięstwo Twoje.
Uwielbiamy Ciebie! Uwielbiamy Ciebie!
dziś do mnie, nie do mnie, Jezusa, Panie, co chcesz się. Yeah.
Przemów teraz do każdego ciężaru. Przemów teraz do każdego ciężaru. Powiedz do niego. Powiedz do niego po imieniu. Aby w tej chwili odsunął się od twojej duszy i ciała. Od twoich pieniędzy. Od twojej służby. Od twoich relacji z ludźmi. Nakazuj tym rzeczom. Nieważne jak są one wielkie. Powiedz im teraz o wielkim Bogu. Powiedz im, jakiego wielkiego Boga znasz. Nakaż! Zarządź! Yeah.
Oh.
Jesus.
są niebo i ziemia. I dałem Ci ją, abyś ją zdobywał, abyś panował nad nią. Nie patrz, że wokół jest tak wiele zła i opresji. Oto Twój krok jest błogosławiony. Jesteś moim delegatem. Powołałem Cię, abyś niósł moje imię. Zatem nie patrz, że wkoło jest tyle zła i tyle opresji. Stawiaj Twoje kroki mocno, stabilnie, odważnie. Bo ja tą ziemię dałem Tobie. Kiedy rozmawiasz z ludźmi, mów do nich z miejsca Syna. Nie pochylaj głowy. Niech Twój wzrok patrzy prosto. Niech Twoje kolana nie będą zgięte przed żadnym stworzeniem. Mów do ludzi z miejsca Syna. Bo ja tą ziemię dałem Tobie. I nie patrz, że wokół jest tyle zła i tyle opresji. Tam, gdzie będzie stawała Twoja noga, będzie się rozchodziło zło i opresję. One będą się rozchodziły. A więc odważnie stawiaj swoją nogę i odważnie mów słowa. Więcej, więcej, więcej na Was.
Otwieram was drzwi, 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 otwieram was drz
razy tyle, przynajmniej trzy razy tyle, co w zeszłym roku. Niech tym ludziom niczego nie brakuje. Niech każda ich potrzeba finansowa będzie zaspokojona. Ojcze, Ty powiedziałeś, że godzien jest robotnik zapłaty swojej. Ojcze, ja teraz uruchamiam nowe przepływy finansowe do ich życia. Ojcze, w imieniu Jezusa, Ojcze, niech każde słowo, które oni będą głosić, będzie wynagradzane z nieba. Ojcze, w imieniu Jezusa, według miary Twojej obfitości, ja otwieram nowe sfery finansowe dla nich. Nowe sfery finansowe. Nowe sfery finansowe. Ja rozwiązuję to, co było zawiązane. Tam, gdzie diabeł zawiązał pyski wodą, ja je rozwiązuję. Ja je rozwiązuję teraz. Rozwiązuję. Ojcze, ja modlę się teraz o wszystkich ludzi w kościele, aby namaszczenie do ewangelizacji spływało na nich. Ojcze, niech pojawiają się pragnienia. Pragnienia głoszenia Twojego słowa. Pragnienia uzdrawiania chorych. Pragnienia wypędzania demonów. Pragnienia wskrzeszania zmartwych. Ojcze, ja modlę się o to, aby ludzie płonęli Twoim ogniem do ewangelizacji, do manifestacji Twojej mocy. Ja modlę się teraz o ludzi. Ja w imieniu Jezusa modlę się o manifestację odwagi dla tych dusz, których pojawiły się już pragnienia głoszenia słowa. Ja mówię odważne wystąpienie, odważne wystąpienie, odważne wystąpienie. Ja w imieniu Jezusa biorę autorytet nad każdą demoniczną siłą opresjonującą ludzi głoszących Ewangelię w Kościele Mocy i Przestrzeni Apostolskim Obóz Boży. Ja w imieniu Jezusa ogłaszam, że żadna broń ukuta przeciwko nim nic nie wspiera, a każdemu językowi, który w sądzie przeciwko nim występuje lub chciałby wystąpić, ja teraz z miejsca autorytetu zadaję kłam w imieniu Jezusa, bo takie jest dziedzictwo sług Pana i sprawiedliwość tych ludzi od Ciebie pochodzi. Potężny Jezusie z Nazaretu, potężny z martwych wstały Jezusie z Nazaretu. Niech ich słowo przenika! Niech przenika!
Każda osoba, która jest powołana proroczo. Niech żyje. Wyjdź do mnie teraz. Chodź Agatka stamtąd. Niech żyje. Każda osoba powołana proroczo. Przyjdź do mnie teraz. Halleluja. Będziemy kłaść na was ręce. Ojcze, modlimy się teraz o poszerzenie perspektywy proroczej. Ojcze, my w imieniu Jezusa Chrystusa bierzemy teraz autorytet nad wszelkim zafałszowaniem proroczym. My w imieniu Jezusa odcinamy teraz od tych ludzi jakikolwiek wpływ zafałszowań proroczych. Ty, każdy podły duchu kłamliwy, nie masz władzy nad ludźmi operowanymi proroczo w tym Kościele i w całym Zespole Apostolskim Obóz Boży. W imieniu Jezusa każdy opresujący duch odsuń się od nich teraz. W imieniu Jezusa, Ojcze, my modlimy się o poszerzenie perspektywy proroczej u tych ludzi. My chcemy, żeby widzieli jeszcze głębiej, 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 głębiej i szerzej, Ojcze. Głębiej i szerzej. Ojcze, my chcemy, żeby oni umieli to przekazywać. Otwieramy ich usta, Ojcze, do przekazów proroczych, słownych i pisanych, Ojcze. Namaszczenie, namaszczenie. Ojcze, powołujemy do ich życia wizje wewnętrzne i zewnętrzne. Prorocze sny, słowo mądrości i dar rozróżnienia duchów, Ojcze. Ojcze, niech widzą. No otwieramy ich oczy teraz jeszcze szerzej. Jeszcze szerzej. I jeszcze szerzej. Maralata, sawaka, daralalaj. Tyrej, miderele, retoporna, miderele. Tyrej, aliodiari, doni, adinemarla. Widzę. Jeszcze więcej widzi. Jeszcze więcej. I jeszcze więcej widzi. Widzą. Ojcze, powołujemy namaszczenie widzących, Ojcze. Namaszczenie widzących. Tam, gdzie wzrok nie sięga, Ojcze. Tam, gdzie wzrok nie sięga. Makatoro lata sakrali. Tam, gdzie wzrok nie sięga. Tam, gdzie wzrok nie sięga. Głęboko. Ponad horyzont ziemi. I la pride si kotota pada dama nema na lalarki. Co zmienia Jezus? Ja mówię bezkompromisowo, prawda? Ojcze, my usuwamy z tych dusz wszelkie zawirowania. W imieniu Jezusa ja usuwam wszelką przeszkodę stojącą na drodze uwalniania słów proroczych, wizji proroczych. W imieniu Jezusa ja prostuję kanały dusz. W imieniu Jezusa. Proste, silne, odważne przekazy prorocze, słowne i pisane w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Paralada, sakadara, lada, senelae. I cokolwiek będą ludzie mówili, to zawsze będą wiedzieli, że prorok był wśród nich. Ich słowa nie pozostaną bez echa. Ich słowa nie pozostaną bez echa. Będą ciężkie. Ojcze, ja w imieniu Jezusa powołuję ten ciężar, ciężar słów proroczych, które będą ciążyły tym, którzy nie chcą przyjąć prostych praw Bożych. Ojcze, ja powołuję wyzwoleńcze słowa prorocze dla tych, którzy są w pętach diabelskich. Ojcze, gdziekolwiek ci ludzie będą posłani, będą związywać i rozwiązywać. Związywać i rozwiązywać. Za pomocą słów. Za pomocą gestów. W imieniu Jezusa. Maralara, padre, takie lory, głębokie widzenie. Szeroki ogród. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. O marala di sebre, prejski, dolobu, dolo, moro, moro, do kudry, nene, 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 Ereve ne melare de kire la galare de kada dana para da kada dana para la de kire la de kire. Mądrość wypowiedzi. Mądrość wypowiedzi. Mądrość. Rozumienie. 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 Bete se bete manama.
Shiva i benito. E tu note la medaglia nella lana di chi mi dice. E la benite te 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 i nie daj się wybić z tego, co włożyłem w Twojego ducha. Diabeł chce Ci ukraść wypowiedź poprzez cierpienie duszy. Przeciwstaw mu się mocna w wierze. I wypowiadaj moje słowa, mimo cierpienia będą odchodzić. Mądrość Twoja będzie wewnętrzny konflikt, którego doświadczasz, on się będzie zmniejszał. Będziesz zupełnie panował w swoim duchu. Nad każdym cielesnym pragnieniem. Nie bój się tego i nie wstydź, że tak jest w tej chwili, bo dojrzewasz w moich rękach, prosisz. Moje słowa są w Twoim duchu. Im większa będzie Twoja dojrzałość, odpowiedzialność, tym większy i dokładniejszy będzie Twój przekonanie. Ojcze, my wywyższamy Ciebie. Ojcze, niech On bierze z mojego Ojcze. Holy Spirit, Signe de Signe de Lord. Ereme, Larana Padre, de Heavenly Jesus. Yeshua, de Signe de Signe de Signe. Yeshua de Marias, Kuridri Loroso Vodas, Era Marla de Tirisica, Adri de Salam de Tirisica, Kuridri de Tirisica, Kuridina Signorinas, Imeno Loroso Vodas. Padre, dai si comunque, la paella. Uwielbiamy Ciebie, Święty Duch. Uwielbiamy Cię, Święty Duch. Uwielbiamy Cię, Święty Duch. Są potrzeby. Potrzeby obdarowań, kiedy widzisz w swojej służbie. Przyjmuj teraz wiarą. Przyjmuj teraz wiarą. Te obdarowania, które widzisz, że są tutaj potrzebne. Przyjmuj wiarą. Teraz uznaj, że je masz. Uznaj to. Uznaj to. Nie podważaj rzeczy, które widzisz w duchu. Kiedy skonsultujesz się z Bożą prawdą, kiedy skonsultujesz się z nowym przymierzem, są one zgodne, to
musisz brać pod uwagę, że to jest coś, co jest do uwolnienia. A każda dusza, która będzie się zmieniać, będzie coraz bardziej uwalniała to, co mieści się w duchu. Stoję tu, śpiewając i wierząc, wywyższając Jezus Twój tron. Stoję tu, gdzie miejsce najświętsze, przez Jezusa w jedno ciało, Ojcze. I my w imieniu Jezusa Chrystusa decydujemy.
i Jezusa ukrzyżowanego. Przez moc imienia Jezus. Przez moc imienia Jezus. Ojcze, dziękuję Ci za namaszczenie. Dziękuję Ci za język mędrców, Ojcze. Ja odpycham wszelką głupotę, a powołuję mądrość z nieba, Ojcze. Ja mówię mądrość z nieba, Ojcze. Mądrość z nieba. Nadprzyrodzona mądrość, Ojcze, przed którą będą klękać ludzie, Ojcze, przed którą będą kłaniać się ludzie, Ojcze. Ja prorokuję teraz, Ojcze, w imieniu Jezusa, że będą klękać ludzie, Ojcze, przed Twoim imieniem, na skutek zwiastowanego słowa, Ojcze. Ja mówię silne poselstwo, namaszczone poselstwo. To, co zbladło, niech nabierze koloru. To, co się pokrzywiło, niech się wyprostuje. Przez moc imienia Jezus. Szukuru basa, kelele de besze. Enemeka, antonoromu, szukuruoma, sa, kelele de besze. Od Ciebie jesteśmy zależni. Do Ciebie należy. Ty nas powołałeś. Ty nas objąłeś swoją świętą krwią. Jesteśmy Tobie wdzięczni, Jezusie. Z Tobą żyjemy. Dla Ciebie żyjemy. Ojcze, ja mówię jeszcze większy i szerszy wpływ naszego apostolstwa. Przez moc imienia Jezus. Przez moc imienia Jezus. Halleluja. Halleluja. Uwielbiamy Ciebie. Uwielbiamy Ciebie. Duchu prawdy. Duchu prawdy. Duchu prawdy, Duchu prawdy, Ty, który przyszedłeś objawić Jezusa, my uwielbiamy Ciebie. Duchu prawdy, my nie mamy nic innego oprócz prawdy. My nie mamy nic innego oprócz prawdy. Niech Twoja prawda, niech prawda z nieba przebija się przez wszystko. My nie mamy nic oprócz prawdy. Niech Twoja prawda przebija się przez wszystko. Niech prawda z nieba. Show.
Święty, Boże, Boże, Święty,
wszelkie podrażnienie wewnętrzne w imieniu Jezusa. Wzbudzamy prawidłową gospodarkę wodną w tym ciele w imieniu Jezusa. Oczyszczenie organizmu w imieniu Jezusa. Usuwamy wszelką toksynę, zarówno z nerek, jak i całego układu moczowego w imieniu Jezusa. On się nigdy nie zmienił, pamiętaj. Święty Duch, On się nigdy nie zmienił. Cały czas jest ten sam. Cały czas jest ten sam. On, który stworzył niebo i ziemię. On, który powołuje do bytu z niebytu. On jest ciągle ten sam. Jeżeli w Niego wierzysz, jeżeli wzywasz Jego imienia, On jest. Twoja wiara jest czynnikiem sprawczym. Twoja wiara. Halleluja. Rozstawiajcie krzesło, kochani. Uwielbiamy Boga dalej. Uwielbiamy Cię, Królu. Wywyższamy Twoje imię.